Witam wszystkich. W tym filmie przedstawię moją przygodę z projektowaniem i uruchomieniem przedwzmacniacza do gramofonu opartego na lampach. Po kolei pokażę grający prototyp. Niestety próbki audio nie mogą być zbyt długie w tym filmie ze względu na prawa autorskie. No nie mam winylu, który mógłbym zaprezentować na YouTube. A potem pokażę sposób obliczenia tego układu. No to próba generalna. Power. Klik, mamy napięcie anodowe. Czekamy chwilę, aż się nie pojawi gotowość do pracy. Opuszczamy sobie. W czasie szukania elementów do mojego prototypu trafiłem na obudowę po wzmacniaczu Foniki W600F. Zachowała się tylko ona. Ten wzmacniacz lampowy posiadał właśnie obwód korekcyjny do gramofonu z wkładką magnetyczną. I to jest ten układ tutaj. Tutaj dla drugiego kanału. Sam filtr składa się z tych elementów. No i nie jest to najlepszy filtr. Pamiętam, że Fonika charakteryzowała się nieco przytłumionym brzmieniem w zakresie sopranów. I ten układ nie jest układem, który chciałbym skopiować. Chciałbym po prostu policzyć nowy. No i w związku z tym trzeba przystąpić do dzieła. Co jest potrzebne do budowy lampowego przedwzmacniacza korekcyjnego do wkładek MM? No jest potrzebny wzmacniacz oporowy, filtr dolnoprzepustowy oraz drugi wzmacniacz oporowy, który nam wzmocni stratę powstałą na filtrze dolnoprzepustowym. Filtr dolnoprzepustowy ze spadkiem 6 dB na oktawę w okolicach 1 kHz będzie mieć od 30 do 36 dB tłumienia. W związku z tym ten wzmacniacz oporowy musi nam odbić tą stratę. Jak wygląda typowa charakterystyka korekcyjna dla płyt winylowych? No, zapis wygląda w taki sposób, natomiast odtwarzanie musi być tłumione w ten sposób. No nie jest to idealnie prosta charakterystyka, w związku z czym filtr musi mieć jakiś rezonans w okolicach 1 kHz, jeżeli jest to prosty filtr, albo musi posiadać 2-3 stałe korekcyjne. Z ciekawości zbudowałem filtr, który widzieliśmy w wzmacniaczu Foniki. No nie robiłem nagrań, ponieważ jego rezultat był niezadowalający. Przyjmiemy, że ten filtr to jest filtr numer 1. Tutaj mam schemat lepszego nieco filtra. Jest to filtr dwójka. W próbkach nagrań będzie oznaczony jako filtr lampowy drugi. A tutaj jest trzeci przykład filtra, który charakteryzuje się nieco większą stratą w sopranach. Ta charakterystyka jest mocniej opadająca. Na tym wydruku widzimy schemat mojego prototypu. Wzmacniacz oporowy ze wzmocnieniem około 4-5 dB. Filtr RIA i wzmacniacz oporowy o wzmocnieniu 33-34 dB. Tutaj widać kawałek tekstu, w którym wyjaśniam, jak obliczyłem warunki pracy i punkt pracy dla pierwszej triody oraz dla drugiej triody oraz charakterystyka siatkowa lampy ECC83, z której korzystałem i w jaki sposób wyznaczyć punkt pracy, za chwilę opowiem. Najprostszym sposobem, żeby zbudować wzmacniacz oporowy, to po prostu wzięcie danych z katalogu lamp. Ja mam tutaj taki katalog lamp, można ten dane techniczne lampy znaleźć w internecie wraz z ich charakterystykami. Najprostszy sposób: przyjmujemy napięcie zasilania
250 V. Tutaj mamy podany opornik katodowy 1,65 kg. Wtedy napięcie na siatce powinno wynosić minus 2 V. I to jest najprostszy sposób na to, żeby wyznaczyć sobie punkty pracy we wzmacniaczu oporowym, na przykład dla lampy ECC83. Co jednak, gdy nasze podzespoły nie dają parametrów, które przewiduje katalog. Ano wtedy trzeba wyznaczyć punkt pracy ręcznie. Pan Aleksander Witort w swojej książce niestety przy opisie stopnia oporowego nie podaje metody wyznaczenia punktu pracy. Zakłada tylko ogólne wartości. I nie jesteśmy w stanie, korzystając z tego podręcznika, dokładnie wybrać punkt pracy dla posiadanej przez nas lampy. Skorzystamy z innego podręcznika. W książce Radiotechnika dla praktyków pana Tadeusza Masewicza jest bardzo prosty sposób opisany. Punkt wyznaczenia pracy wzmacniacza napięciowego, czyli wzmacniacza oporowego z triodą. I z tego sposobu skorzystamy. Kto chce, może sprawdzić to w książce. Kto chce, może sprawdzić to w internecie. Są strony opisujące budowę tego takiego układu. A kto chce, może posłuchać, jak opowiadam. Wracając do foniki, przeprowadzę symulację obliczeniową tego stopnia oporowego. Tutaj jest użyta lampa ECC83, ale z powodzeniem można w swoim wzmacniaczu użyć lampy 12BZ7, ECC35, ECC85, na przykład jeszcze, nie wiem, rosyjską 6H2P, 6H10C. Po prostu trzeba się kierować dosyć dużym współczynnikiem amplifikacji i średnią wartością oporu wewnętrznego lampy oraz napięciem zasilania. No to są te warunki, które będą nam definiowały niejako punkt pracy naszego wzmacniacza oporowego, a co tym samym wzmocnienie całego układu. Tutaj mamy lampę ECC83 firmy Tungsram, która pracowała we wspomnianym wzmacniaczu foniki W600F. Ta lampa ma zwartą siatkę, pierwszą siatkę pierwszej połówki lampy i nie nadaje się już do użycia. Ale mam jeszcze kilka innych lamp, które użyłem w swoim prototypie. I właśnie dla tej lampy policzymy sobie punkt pracy, przyjmując założenia inżynierów foniki, tam dla pierwszego stopnia. Tutaj mamy typowy wzmacniacz oporowy. Tutaj jest impedancja źródła, trioda, opornik katodowy, który nam wyznacza ujemną polaryzację siatki. Jest to tak zwana autopolaryzacja. Tutaj jest kondensator elektrolityczny, który nam tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego dla polepszenia niskich częstotliwości. On po prostu bocznikuje ten rezystor. Tutaj mamy opornik anodowy i od wartości tego opornika zależy wzmocnienie stopnia. To jest pojemność sprzęgająca nam pierwszy stopień z drugim stopniem. No i tutaj CO to jest pojemność filtrująca zasilacza. Jakie mamy parametry lampy, możemy zobaczyć sobie w katalogu. Ja tutaj już wypisałem sobie z katalogu napięcie zasilania dla lampy może zawierać się od 100 do 250 V. Natomiast prąd od 0,5 do 1,2 mA są to takie punkty robocze, gdzie lampa ma najniższe zniekształcenia. Wtedy nachylenie charakterystyki zmienia się od 1,25 do 1,6 mA na volt. Trzeba pamiętać, że ono jest stałe dla stałego napięcia anodowego. Wzmocnienie waha się od 80 do 100, też jest zależne od napięcia zasilania. Opór wewnętrzny lampy od 80 kg przy 100 V spada do 62,5 kg przy 250 V. No i zalecane napięcie na siatce. My oczywiście możemy sobie to dobrać z katalogu. Według katalogu sobie ten stopień oporowy zbudować, ale jeżeli mamy
inny transformator, tak jak było w moim przypadku, który dawał na wtórnym 140 V, no trzeba ten stopień obliczyć. W związku z czym liczymy sobie opór anodowy, ten RA to jest 3 do 4 oporu wewnętrznego lampy. Czyli jeżeli lampa pracuje nam przy zasilaniu około 130 V, w tym momencie możemy przyjąć sobie tą wartość 80 kg, to jest najmniejsza wartość 3 razy 80 kg. Jest to 240 kg. Funika przyjęła tutaj w tym miejscu 220 kg, a to wynika z napięcia zasilania troszeczkę wyższego niż 100 V i możemy tą wartość 220 kg przyjąć do naszych obliczeń, czyli RA 220 kg. Potrzebujemy jeszcze jedną wartość prądu IA', który ja to oznaczam, jest maksymalny prąd w tych warunkach. Jest to u zasilania przez wartość opornika anodowego. W tym przypadku mamy 130 V przez 220 kg. A jest to 0,59 mA. Nasze wartości zaznaczamy sobie na charakterystyce, czyli 130 V, 0,59 mA. Rysujemy sobie tą prostą na charakterystyce i na jej podstawie możemy wyznaczyć sobie punkt pracy lampy. Musimy sobie jeszcze wyznaczyć spadek napięcia na otworniku anodowym. On może wynosić od 0,3 do 0,5 wartości napięcia zasilania. Dla mnie optymalną wartością będzie 0,5, połowa wartości napięcia zasilania, jest to 65 V. Tak też Fonica założyła, w związku z czym na charakterystyce szukamy sobie 65 V, to jest ten punkt. Możemy odczytać sobie wartość prądu oraz mniej więcej wartość napięcia na siatce. Dla naszych założeń tutaj przy UA równym 65 V prąd anodowy mamy w okolicach 0,3 mA. Napięcie na siatce US to jest w okolicach 0,6 V. I mamy wyznaczony punkt pracy. Jaka więc będzie wartość RK? To jest napięcie siatki do prądu anodowego. Znaczy, generalnie powinniśmy policzyć cały prąd płynący przez ten opornik, ponieważ jest to prąd anodowy i prąd siatki, ale zakładamy, że prąd siatki nie istnieje. Znaczy, jest on pomijalnie mały, więc możemy przyjąć prąd anodowy. To jest 0,6 V przez 0,3 mA, to się równa 2 kg. Ponieważ nie jestem dokładnie pewien, czy to jest 0,6 czy 0,7 V, możemy sprawdzić wartość tego rezystora RK dla wartości 0,7 V na siatce. I tak dla drugiego przypadku 0,7 V na siatce mamy wartość opornika 2,33 kg. I z typu szeregu możemy wybrać odpowiednią wartość tego rezystora. Możemy założyć 2,2 kg. Na schemacie Foniki widzimy napięcie na katodzie 0,6 V, rezystor katodowy 2,2 kOhm, wartość rezystora anodowego 220 kg i zakładają 65 V na anodzie. Świetnie! Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jakie wzmocnienie ma ten stopień. KU to się równa
Ka razy Ra, czyli współczynnik amplifikacji razy rezystancja na anodzie przez opór wewnętrzny lampy dodać rezystancja na anodzie. W naszym przypadku mamy to 100 razy 220 kilo przez maksymalną policzymy dla napięcia 250 V, chociaż tutaj zastosowano niższe napięcie, czyli 62,5 kOhma plus 220 kilo, a to się równa 77,87 V na volt. Zajmiemy się najpierw pierwszym stopniem wzmacniacza. Zakładam wzmocnienie tego stopnia w okolicach 35 dB. 34-35 dB, które będzie mi potrzebne do wzmocnienia sygnału 4 mV z składki Sumico Perl do sygnału użytecznego dla filtra RIA. Przy okazji wspomnę, nie starajcie się umieszczać filtra RIA w tym punkcie, ponieważ musicie wtedy dobierać kondensatory na wyższe napięcie nasilania i działacie także z większym prądem. Lepiej jest odizolować składową stałą i skonstruować filtr dla mniejszych napięć. Wykonujemy obliczenia dla pierwszego stopnia. Obliczamy sobie opór anodowy RA, to się równa 62,5 kilo razy 3 do 4. Zobaczymy, ile nam to wyjdzie. Po obliczeniu mamy takie wartości. Opornik anodowy powinien mieć wartość, to są od do 187 do 250. Ja wybrałem 220 kilo. Spadek napięcia na oporniku anodowym 110 V, w związku z czym napięcie na anodzie będziemy mieli około 65 V. Musimy sobie wyznaczyć jeszcze tą wartość prądu maksymalnego IA', żeby sobie narysować prostą na charakterystyce. I to jest U zasilania do RA, czyli 0 w przybliżeniu 0,8, to 0,79, więc 0,8 mA. Bierzemy sobie naszą charakterystykę i zaznaczamy sobie napięcie zasilania 150, 160, 175 z tego punktu oraz prąd 0,8 mA, 5, 6, 7, 8 i rysujemy sobie prostą. Dla założonego napięcia anodowego 65 V wyznaczamy sobie prąd anodowy. Tutaj mamy UA równe 65 V i w tym przypadku prąd anodowy wychodzi około 0,5 mA. Napięcie na siatce wychodzi 0,55 US równa się 0,55 V. W związku z czym możemy wyznaczyć sobie RK jako 0,55 V do 0,5 mA. To nam daje około 1 kilo. I taki opornik też zastosowałem. Trzeba pamiętać o jego parametrach mocowych. Najlepszy był półwatowy. Jednowatowy to już jest mały przerost formy nad treścią. Dla drugiego stopnia mamy pewien mały problem, ponieważ mamy zbyt niskie napięcie zasilania. Różnica jest tylko niecałe tam 20 V, w związku z czym ten opornik nie będzie miał wartości 3 do 4 oporu anodowego
oporu wewnętrznego, przepraszam, lampy. W związku z czym no ja musiałem wyznaczyć go, jego wartość nieco mniejszą, ażeby utrzymać się w tych parametrach. Za mała wartość tego opornika może skutkować troszeczkę wyższymi zniekształceniami. Zobaczymy, czy będzie to akceptowalne. Tutaj są nasze wartości, które naniesiemy na charakterystykę anodową naszej lampy. Czyli 195 V i 1,6 mA. Rysujemy sobie krzywą. I dla naszego założonego 120 V mamy prąd anodowy 0, w okolicach 0,6 mA. Mamy 120 V. Napięcie na siatce powinno wynosić w okolicach 1,05 minus oczywiście volta. W związku z czym RK to jest no w okolicach tutaj 1,6 kOhm wychodzi. Ja sobie zastosowałem RK wartości 1,5 kilo 0,5 W. Myślę, że wyznaczenie punktu pracy triody nie jest zbyt skomplikowane. Załączę pod filmem opis tej metody w formacie PDF. Będzie można sobie to pobrać i policzyć ze spokojem dla własnego typu lampy. Dobrym rozwiązaniem może być tutaj użycie lampy ECC85 albo ECC81. Niemniej ECC83 ma najwyższy współczynnik amplifikacji, co oczywiście nie trzeba się trudzić, w całe to liczenie można wziąć wartości z katalogu lampy. Widać, że im niższe napięcie zasilania, to tym wyższe są wartości zniekształceń. W moim przypadku przy tak niskim napięciu zasilania muszę się liczyć z dość dużymi zniekształceniami. No, optymalną wartością napięcia z zasilacza wydaje się 300 lub 350 V. I do tych punktów można sobie policzyć wzmacniacz oporowy lub też skorzystać z katalogu producenta lampy. Nie powiedziałem o roli wszystkich elementów we wzmacniaczu oporowym, w związku z czym już jako podsumowanie omówię wszystkie elementy takiego wzmacniacza oporowego. Opornik anodowy, to już mówiliśmy. Jeżeli jest za mały, mogą wzrosnąć zniekształcenia nieliniowe. Jeżeli jest za duży, to w tym momencie jego wzmocnienie całego stopnia oporowego będzie wtedy mniejsze. Dobiera się go tak, że była jego wartość od 3 do 4 oporu wewnętrznego lampy. Opór upływowy. W tym przypadku opór upływowy jest tutaj, to jest 1 megaohm włączony w siatkę stopnia następnego i jego wartość jest połączona równolegle z impedancją filtra dolnoprzepustowego. Jego wartość powinna być możliwie jak największa. Wiemy, że prąd siatki raczej nie płynie, jest on pomijalnie mały, w związku z czym nie będzie grał on roli w naszym układzie. Rezystor ten bocznikuje nam opór RA. Dalej jeszcze musimy powiedzieć sobie tutaj o tym kondensatorze. Jest to kondensator sprzęgający. Dla małych częstotliwości dobieramy go tak, by iloczyn tego kondensatora, wartości tego kondensatora i tego opornika, zwany stałą czasową, nie przekroczył 0,02 sekundy. Opór upływowy w obwodzie następnej lampy powinien być jak największy, ponieważ bocznikuje tutaj nam ten opór anodowy. Jego zbyt mała wartość może spowodować zwiększenie zniekształceń nieliniowych dla tego stopnia. Dobiera się go w zakresie od około 100 kilo do 2 megaohmów.
Gdyby potencjał siatki był dodatni po okresie napięć, to elektrony w lampie przepływały nie tylko od anody, ale i od siatki do katody. Ten sposób, gdyby tego oporu tutaj nie było, nastąpiłoby trwałe ujemne naelektryzowanie siatki lampy, a to zatrzymałoby przepływ elektronów w lampie i nastąpiłoby zablokowanie tej lampy. Jeżeli nam przerwie się ten, uszkodzi się nam ten rezystor, może nastąpić zablokowanie tego stopnia. Przy stopniu wejściowym ten rezystor jest obciążeniem dla wkładki, która pracuje jako źródło, dlatego jego wartość dobiera się ze względu na wymagania stawiane przez producenta dla danego typu wkładki. Kondensator sprzęgający, jego dobór już omawiałem, ale nie powiedziałem wszystkiego. Należy zwrócić uwagę, że kondensator sprzęgający, jego wartość i opór upływowy, wartość oporu upływowego stanowią dzielnik napięcia wejściowego. Na oporniku istnieje więc tylko część napięcia otrzymywanego z poprzedniego stopnia, czyli z tego. Kondensator stanowi pewien opór dla małych częstotliwości, dlatego dobiera się jego wartość możliwie jak największą, ale nie możemy przekroczyć wspomnianej już wcześniej stałej czasowej. Innym zadaniem kondensatora sprzęgającego jest oddzielenie siatki następnego stopnia tutaj od wysokiego napięcia anodowego. Jego przebicie może spowodować trwałe uszkodzenie siatki tego stopnia. Dlatego należy wykorzystywać kondensatory z bardzo dobrym dielektrykiem. W obu stopniach zastosowałem automatyczną polaryzację siatki poprzez opornik katodowy. Jego dobór już omówiłem. Tutaj jest ten rezystor zbocznikowany kondensatorem 47 mikrofaradów. Po co go stosować? Ano zwiera on składową zmienną prądu anodowego. I w ten sposób polepsza nam przetwarzanie niskich częstotliwości. Zbyt jego mała wartość może być przyczyną spadku wzmocnienia dla małych częstotliwości, bo powstaje ujemne sprzężenie zwrotne prądowe. Jeszcze o tym rezystorze 1 megaohm na wyjściu. Po co on jest? Chodzi o to, że w przypadku przyłączenia obciążenia mogłyby powstawać stuki we wzmacniaczu. Dlatego dobrze jest zastosować sobie taki rezystor na stałe polaryzujący nam ten kondensator. Układ zmontowany. Tutaj mamy transformator odczuwania. Przekaźnik załączający nam ten transformator. Tutaj mamy przekaźnik załączający napięcie anodowe z opóźnieniem. Tutaj mamy zasilacz wysokiego napięcia i zasilacz żarzenia. Układ jest zmontowany całkowicie. Tutaj mamy wzmacniacz, przedwzmacniacz. Jak widać, lampy są wyjęte. Wszystko pomontowane. I możemy zaczynać. Pierwszy przekaźnik chwycił. Drugi przekaźnik chwycił. Teraz możemy pomierzyć napięcie. Napięcie żarzenia. Oraz napięcie anodowe. Po sprawdzeniu układu bez lamp, napięcia na siatkach i na katodzie nie było. Napięcie na anodzie było równe napięciu około zasilacza. W związku z tym możemy włożyć lampy i sprawdzić sobie nasz układ, jak pracuje już z lampami. Sprawdzimy sobie pierwszy stopień. To jest napięcie zasilania 185 V. To jest napięcie na anodzie 65 V. Napięcie na katodzie, zmieńmy zakres,
Napięcie na katodzie 0,54 V. Dla drugiego stopnia napięcie zasilania 198 200 V, 203 V. Napięcie na anodzie 113 V, napięcie na katodzie, no, zmieńmy zakres, 0,99 V. Kilka słów podsumowania. Do testu użyłem pierwszego nagrania Hold On, I'm Coming Salomona Brooka z tej płyty wydanej niegdyś przez Paul Jazz. Drugi plik audio, który nie jest dostępny na YouTube, ale w linku pod filmem, to jest z tej płyty do porównania z tą płytą. Okablowanie, które używałem do podłączania gramofonów, to taka zwykła marketowa. Przewód kloca MY250 z taką wtyczką. Przy pracy Technicsa używałem takiego przewodu. Tu podłączałem do preampu, tu zaś gramofon Technicsa. To jest wtyczka stosowana w urządzeniach pomiarowych. Ten przewód jest wykonany z miedzi. I drugi przewód stosowany z przezmacniaczem na JFET-ach to jest przewód z zawartością srebra. Będzie można sobie porównać, jak brzmi miedź, a jak srebro. Moim zdaniem nie ma różnicy. To jest jeden z gramofonów używanych w tym teście. I to jest jego wkładka. To jest drugi z gramofonów używanych w tym teście. Jego wkładka. To jest trzeci z gramofonów używanych w tym teście. Foniki. I jego wkładka. Jeden z przezmacniaczy używany w tym teście ma możliwość zmiany rodzaju wkładki MC. Jest to projekt Pawła Dudka, nazywa się Actidump. To jest drugi z przezmacniaczy używanych w tym teście. Jest to wzmacniacz zbudowany na JFET-ach pracujący w klasie A z pasywną korekcją RIAA. Używam go jako wzorcowego. Wyposażony w filtr subsoniczny. W celach porównawczych użyłem także oryginalnego przezmacniacza wbudowanego w ten amplituner. Pod filmem jest link prowadzący do pliku audio na Google Drive. Będzie można pobrać go sobie na własny komputer wraz z plikiem opisowym, w której sekundzie gra jaki zestaw. Będzie można odsłuchać go na swoim własnym zestawie audio, z komputera, za pomocą słuchawek, dowolność. Będzie można przekonać się, w jaki sposób gra każdy z tych przezmacniaczy. Czy ta lampa rzeczywiście jest lepsza na przykład do tranzystora, czy układu scalonego, który pracuje w projekcie Pawła Dudka. Tam jest aktywna pętla sprzężenia zwrotnego i korekcji RIA. Jak to na przykład gra w porównaniu do pasywnych JFET i lampy. Korekcja w przezmacniaczu Ongier także jest w pętli sprzężenia zwrotnego. Jest to bardzo prosty układ i prymitywny. Uczulam na różnicę poziomów głośności. Nie normalizowałem pliku audio. Punkt odniesienia wziąłem sobie przezmacniacz z tranzystorami JFET. Jest on najgłośniejszy. Ustaliłem to sobie jako punkt odniesienia i bez regulacji poziomu nagrywania nagrywałem pozostałe fragmenty utworów. Używałem karty XFI Creativa. No nie jest to najlepsza karta, ale pozwala nam na stwierdzenie różnic między każdym z tych przezmacniaczy. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego długiego filmu. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł skonstruować sobie swój własny przezmacniacz lampowy. Okazuje się, że to nie jest takie trudne. Gdyby były jakieś problemy, zapraszam do książek Masewicza, Witorda albo do pliku tekstowego, który także umieszczę z opisem, jak to zrobić, który umieszczę także link pod filmem.